Przeczytałem ostatnio naprawdę wspaniałą książkę i postanowiłem się tym właśnie z wami podzielić. Co prawda zazwyczaj kieruję swoją uwagę raczej w stronę filmów, ale kawałek dobrej literatury zawsze, ale to zawsze jest dobrą odmianą i miło mi powiedzieć, że ostatnia książka, czyli książka ta oto, książka Małgorzaty Reimer wzbudziła moje wielkie uznanie. Tę książkę pożyczyła bliska mi osoba, za co z całego serca ogromnie jej dziękuję, bo uważam, że był to strzał w dziesiątkę. I tak jak widzicie pewnie w tytule, uważam to za najlepszą książkę, jaką czytałem od lat. Książka Małgorzaty Reimer, ta tutaj z minimalistyczną okładką, zresztą moim zdaniem wspaniałą, o tytule Błoto słodsze niż miód, głosy komunistycznej Albanii. Uważam, że jest to coś zdecydowanie więcej niż tylko dobra literatura. Jest to przede wszystkim bardzo wartościowa literatura. Jest to reportaż o komunistycznej Albanii i trwającym ponad 40 lat okrutnym reżimie Envera Hoxhy. Autorka oddaje głos wielu pokrzywdzonym Albańczykom, konstruując z ich opowieści polifoniczną historię ofiar reżimu, którego twórcy, kaci, pomocnicy i wszelcy ludzie z nim związani nigdy nie zostali ukarani. Małgorzata Reimer już w pierwszych zdaniach reportażu daje znać, że czytelnik będzie musiał się zmierzyć z bardzo trudnymi i ciężkimi tematami. Tym, co szczególnie mnie uderzyło na kolejnych stronach książki, jest fakt, jak wiele problemów i cierpienia zsyłano na niewinnych ludzi za jakieś najmniejsze, idiotyczne wręcz przewinienia wobec komunistycznej władzy. Albo za winę kogoś z rodziny, jeżeli ktoś z rodziny akurat popełnił błąd. Albo za bycie zbyt mądrym i światłym, bo czemu nie? Albo za posiadanie własnego zdania, bo to też było zabronione. Albo za pochwały niealbańskich rzeczy. Albo za chęć podjęcia innego zawodu niż ten, który wymarzyła sobie, tobie właśnie, władza. Albo za tęsknotę za jedzeniem innym niż twardy chleb i trochę kiepskiego oleju. Albo te opowieści uświadamiają i myślę, że przerażają czytelnika, który zazwyczaj o Albanii wie bardzo niewiele i często po prostu kojarzy, że jest na południu Europy, gdzieś między Bałkanami a Grecją. Gdy w pewnym momencie pojawia się porównanie reżimu Hoxhy do obecnej sytuacji w Korei Północnej, to po przeczytaniu tych reportaży, tych historii, nie będziecie mieli poczucia, że są to słowa rzucone na wiatr albo jakaś sprytna reklama, która ma trochę podkoloryzować wydarzenia w Albanii. Nie, to wszystko, co tam się wydarzyło, jest naprawdę przejmująco straszne. Nawet dla osób, które same doświadczyły komunizmu, albo przynajmniej żyją w kraju, który kiedyś tego komunizmu doświadczył. Co najważniejsze, trudny temat często sam się broni, ale książka jest przede wszystkim świetnie napisana i zredagowana. Małgorzata Reimer i wszystkie inne osoby pracujące przy książce, redaktorzy, korektorzy, zrobili tutaj kawał dobrej roboty z tego względu, że zachowali jakby ciągłość tematyczną, a jednocześnie te różne głosy różnych osób dają się łatwo wyodrębnić po podzieleniu na rozdziały, po tym jak konstruuje się literacko akurat ich wypowiedzi, jak uładnia się je dla jakiegoś toku, dla większej płynności podczas czytania. Dzięki temu zabiegowi myślę też, że jesteśmy bardziej świadomi, ile pracy musiała włożyć autorka w to, żeby te wszystkie historie poskładać w jedną całość. Bardzo podoba mi się tutaj ten design, taki zwyczajny, czarno-biały, minimalistyczny, z jednym zdjęciem na okładce i z jakimś krótkim opisem na rewersie tutaj. Bardzo szanuję ogólnie minimalizm, bo on jakby pozwala wzmocnić treść, która znajduje się w środku, w tym przypadku książki, i podać jakoś to z należytym szacunkiem, szczególnie wobec tych ludzi, z którymi Małgorzata Reimer przeprowadzała te rozmowy, którzy ciągle mają żal do swojego kraju z tego względu, że reżimowcy i ludzie, którzy wtedy byli przy władzy, nie zostali w ogóle nie zostali ukarani i często ludzie chodzą, mijają się na ulicy ze swoimi
prześladowcami po prostu. I szczególnie w tych starszych ludziach jest wielka gorycz, żal i jakieś takie wspomnienie porażki, już brak nadziei i w zasadzie wyczekiwanie tylko na śmierć, bo całe ich życie było skazane na jedno wielkie cierpienie, nierzadko w więzieniach, do których wysyłano ludzi za naprawdę absurdalne rzeczy, o których warto dowiedzieć się z książki. Bywało tak, że za pochwały jugosłowiańskich piosenek można było trafić do więzienia na kilka lat, a to tylko jeden z naprawdę ogromnej liczby przykładów, które się tam znajdują w środku. I z każdym kolejnym dniem jakby dorastam trochę bardziej, żeby zrozumieć tytuł tej książki, bo na początku nie przejąłem się nim zbytnio, ale po tych 330 przeczytanych stronach, po tych historiach ludzi, które połączone czyta się jak jakiś filmowy, pasjonujący dokument, mimo że wciągający, mimo że po prostu też trudny w tematyce, to z każdym kolejnym dniem jakby ta świadomość tego tytułu chociażby wzrasta i ja ciągle siedzę tutaj i myślę o tej książce. Jeżeli lubicie jakąś wartościową literaturę, bo myślę, że słowo wartościowe jest tutaj bardzo ważne, to z całego serca ogromnie polecam właśnie reportaże Małgorzaty Reimer w tym momencie. Chodzą słuchy, że ma powstać druga część, na którą w takim razie będę bardzo czekał. Będą to rozmowy z Albańczykami już po obaleniu reżimu, po roku 91. Mam nadzieję, że podobała wam się ta, powiedzmy, recenzja. Zrobiłem ją trochę spontanicznie z tego względu, że dawno nie nagrywałem żadnego materiału, także jeżeli będziecie chcieli zobaczyć więcej tego typu rzeczy, także względem filmów, to dajcie znać, dajcie łapkę w górę, nie wiem, zasubskrybujcie kanał, chyba muszę zacząć się reklamować, bo ostatnio jest stagnacja na kanale i chyba chcę to powoli zmieniać, także do zobaczenia po prostu i miłego dnia.